Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj groszek i marchewka. To była moja zmora z dzieciństwa. Jadałem to w szkole, do której uczęszczałem, bo było żywienie. I to bardzo często ta marchewka z groszkiem była podawana. Dla mnie to było coś okropnego. Ale z wiekiem bardzo to polubiłem i dzisiaj robię to troszeczkę inaczej niż w nasz taki polski, tradycyjny sposób, ponieważ robię to w formie sosu. A jak? To już się dowiecie. Do garka wrzucam świeżą marchewkę pokrojoną w kostkę. Groszku teraz nie wrzucam, ponieważ groszek o wiele szybciej się gotuje niż marchewka. Dolewam wody. Ale wody tylko troszeczkę, tak by delikatnie przykrywała marchewkę. Marchewkę będę gotował od momentu zagotowania się wody jakieś 5 minut i dopiero wsypię groszek. Groszek mam mrożony, bo świeży to jakoś ciężko dostać o tej porze roku. Muszę dolać trochę wody. Od momentu zagotowania się wody w marchewce i groszku czekam 5 minut i będę odcedzał. Teraz do garnka wrzucam trochę masła. Wrzucam jedną pokrojoną, niewielką cebulę. Oczywiście pokrojona w kostkę. Cebulę będę podsmażał jakieś 3, maksymalnie 4 minuty. Chodzi o to, żeby ona była fajnie zeszklona. Wody z marchewki i groszku nie wylewamy, bo nam się za chwileczkę przyda. Wrzucam czubatą łyżkę pszennej mąki i robię zasmażkę. Wlewam teraz śmietanę 36%. Jeżeli nie lubimy tak tłusto, możemy śmietanę zastąpić mlekiem. Wlewam wodę z marchewki i groszku. Jaki fajny sos się zrobił. Oczywiście jeszcze nie zakończyłem. Wody jeszcze troszeczkę mam, a jeżeli nam zabraknie tej wody, to mam jeszcze tutaj zwykłej, zimnej. Wsypuję groch i marchewkę. Myślę, że gęstość jest idealna. Więc trzeba teraz przyprawić. Sól. Pieprz oczywiście. Świeżo roztarty i porządną garść natki pietruszki. Taki sos idealnie pasuje do wieprzowiny czy do drobiu. Po prostu jest rewelacyjny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda i jak apetyczny jest. Pamiętajmy, żeby nie rozgotować marchewki ani groszku. Ona musi być przy końcu, tak delikatnie na ząb. Takie proste, a takie smaczne. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.